W przeddzień Dnia Kobiet w Osiedlowym Domu Kultury Jedność dla Pań zostało zorganizowane wyjątkowe wydarzenie. Było to spotkanie z gośćmi, zaproszonymi gośćmi. Wśród nich była pani kosmetyczka, były też panie, które chciały pokazać swoje hobby, jak można spędzać czas, rozwijając swoje zainteresowania. Gościliśmy panią fotograf, panią, która zajmuje się tworzeniem ceramiki, panią, która od podstaw tworzy świece zapachowe, perfumy. A więc każda z pań z pewnością znalazła coś dla siebie. Oferta przygotowana przez placówkę cieszyła się sporym zainteresowaniem. W tym roku cieszymy się rekordową frekwencją. Dostawialiśmy krzesełka, po prostu zabrakło nam ich. Naprawdę sala była wypełniona po brzegi. No i jest to też chyba dowód na to, że trzeba coś robić dla ludzi, dla seniorów, dla kobiet, jakieś bezpłatne, otwarte spotkania po prostu. Trudno się nie zgodzić. Warto również wspomnieć o tym, że na panie czekały niespodzianki. Każdy praktycznie z zaproszonych gości przygotował jakieś niespodzianki od siebie. Były to przeważnie kosmetyki, drobne upominki, perfumy, świece, a także też vouchery na różnego rodzaju zabiegi kosmetyczne. Paniom, do których los się uśmiechnął, gratulujemy.